Nie, no cofnijcie się na taką odległość, jak ja stoję, tak? Co by się wszyscy pomieścili. No i koło mniej więcej tworzymy, tak? Koło, czyli tutaj musi być zamknięte dookoła. No szwagę, szwagę, tu przychodzimy. Szwagę, ten pieniądze, co to za ociąganie. Tu jeszcze się przesunąć trochę. Do panu tu nie zasłaniać. A no bywaj, wiedźmo! A witajcie, mistrzu! Widzę, że nowi terminujący nam przybyli. Cieszy mnie to bardzo, bo roboty u nas wiele i dla każdego coś się znajdzie. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w toruńskim żywym Muzeum Piernika. Mieszkamy w piernikowym mieście, słynącym od wieków z wypieku pierników. I do momentu, kiedy nie pojawił się, nie wymyśleliśmy pomysłu, projektu zrobienia żywego Muzeum Piernika, nie było w Toruniu miejsca, gdzie chętni, zainteresowani mogliby poznać tajniki produkcji, a tym bardziej nie było miejsca, gdzie można poznać sposoby historyczne wypieku piernika, tak jak czyniono to przed wiekami w Toruniu. Złotym wiekiem dla toruńskiego piernika był wiek XVI. Uznaliśmy, tworząc muzeum, że odniesienie się do tamtej epoki jest najlepszym dla zainteresowania naszych gości i dla pokazania historii Torunia, toruńskiego rzemiosła, piernikarstwa w Toruniu. Oczywiście dużo przedmiotów jest stylizowanych na XVI-wieczne. Jesteśmy muzeum prywatnym. Próba zdobycia oryginalnych przedmiotów XVI-wiecznych stanowi bardzo duży problem. Dlatego ile możemy, tyle mamy oryginałów. Jeżeli nie mamy możliwości zdobycia, staramy się odtworzyć na podstawie rysunków z tamtego okresu. Stroje prowadzących mistrza i wiedźmy, język, którym się posługujemy, staramy się wszystko nadać taki historyczny wyraz całemu naszemu pokazowi. Jest to na pewno znacznie bardziej interesujące dla słuchających niż język współczesny, z którym obcują na co dzień. Terminujący, widzę, że ty zainteresowany wszystkim, co się dzieje, do roboty się weźmie, bowiem mąkę przesiać nam należy. No ty, terminujący, ty. Zapraszam. Oklaski dla niego, bo nie śmiali. Złapać ci należy lewą i prawą swoją dłonią, tutaj sito i czynią ruchy w tenże sposób, całą mąkę należy ci dobrze przesiać. No widać, że ten terminujący zdolny. Zacnie mąka przesiana, na miejsce wrócić może. Dziękuję. A w owym czasie, co mąka była przesiewana, wiedźma w odpowiednich proporcjach nasypała przypraw korzennych tu do moździerza. Utrzeć trzeba lamię, roztłuc w drobny pył, co by nie zgrzytało między zębiskami, bo w cieście piernikowym się znajdą. Wiedźma potrzebuje tutaj jakąś silną ochotniczkę. Jest takowa? Nie. No to może tutaj terminująca, zapraszam. Jedną ręką moździerz trzeba ci chwycić, a drugą tłuczeć i porządnie ubijać. Proszę bardzo. Zastanawiając się nad tym, jak ma wyglądać nasze muzeum, analizując rynek muzealny, usług muzealnych, usług turystycznych, spotykałem się i doświadczałem i spotykałem się z opiniami takimi, że niespecjalnie interesujące, można powiedzieć, passé jest przeżywanie, poznawanie w wydaniu gablotowym z przysłowiowymi muzealnymi kapciami. Sądując turystów, jakby zapatrywali się na tego typu rozwiązania, po otrzymaniu bardzo ochoczych i pozytywnych informacji, ochoczych i z przyjemnością uczestniczyliby w takim przedsięwzięciu, uznaliśmy, że interaktywność, uczestnictwo naszych gości jest absolutnie najlepszym rozwiązaniem po temu, żeby zainteresować ich naszą ofertą i żeby wyszli stąd zadowoleni. Trzymasz mocno terminujący,
ręce. Teraz w lewą swoją stronę krok poczyń. Terminując chwilę zawahania, ale widać, że uczony, wie, która to lewa strona, bardzo dobrze. Lewą swoją rękę na półtorej łokcia ku burze, czyli ku niebu należy ci unieść. Prawą opuścić ku dołowi, lewą ku burze, tak? Wysoko, wysoko. No i cała mąka, przyprawa, widać, jak gorąco nam się znalazła. Doskonale się wpisałeś, terminujący. Ja proponuję nagrodzić go oklaskami, bo to święta robota była. Dobrze, ale teraz wszystko należałoby nam dobrze jeszcze wymieszać. No i do tej czynności może tutaj terminująca by się zgłosiła. Widać chęć do pracy u niej. Powiedz mi, lewo czy prawo ręczne jesteś? Prawo, tak? To lewo mocno złap tutaj, czyli dzierżę. Prawą kopyście w tenże sposób, jak ja i to czynię. I czynię ruchy właśnie w tenże sposób na początku powoli, co by mi mąka na podłodze się nie znalazła, bo sprzątać niechybnie będziesz. Później odrobinę szybciej. Większością naszych gości jest to młodzież szkolna. Na pewno jest to grupa powyżej 50% odwiedzających nasze muzeum. Bardzo wiele, w szczególności w okresie letnim, są to rodziny, w szczególności rodziny z dziećmi, ale również mamy wiele grup osób dorosłych, dorosłych plus powiedziałbym nawet, bo i osoby dorosłe bawią się u nas, poznając historię. Również dzięki działaniom reklamowo-promocyjnym mamy sporo grup z zagranicy, można powiedzieć, że z całego świata. No i teraz kulkę tą kulajcie w mące, co przed wami się znajduje, ze wszystkich stron. Śmiało. Teraz spójrzcie na mnie. Dziewczyny, odłóżcie te dwa kawałeczki ciasta, których nikt nie używa tutaj do dzieży. Do dzieży, czyli do misy. Ciasto zaś wasze przyciskacie w ten sposób, co by plaska z niego uczynić. Proszę bardzo. Istnieje wiele przepisów piernikowych. Nie ma takiego ścisłego, o którym można powiedzieć, że jest to typowy toruński przepis na pierniki. Niemniej zasadnicza część składników jest zawsze taka sama. Co ciekawe, słowo piernik pochodzi od słowa pierny, czyli pieprzny. Pieprz jest jednym z podstawowych składników piernika. Naturalnie najważniejszym jest miód, mąka, no korzenie, czyli tak jak powiedziałem, pieprz, gałka muszkatołowa, imbir, goździki. To wszystko razem ubite w moździerzu, zmieszane z przesianą mąką, połączone z ciepłym miodem, odpowiednio wyrobione, odstawione do ciemnicy na minimum 3 miesiące. Po tym czasie daje dobre ciasto piernikowe. My oczywiście w naszej działalności musimy posługiwać się ciastem zrobionym przez grupy, które tu były znacznie prędzej. Rzeczywiście ciasto zrobione przez każdą kolejną grupę jest odkładane do ciemnego pomieszczenia, gdzie dojrzewa, nabiera mocy i zapachu. Nasi goście poznają w interaktywny sposób historię Torunia, toruńskiego rzemiosła, historię piernika. Sami własnoręcznie, tak jak wspominałem, przesiewają mąkę, łączą to z korzeniami, wygniatają ciasto. Z gotowego ciasta każdy własnoręcznie swój kawałek ciasta wpycha, ubija, wbija do drewnianej formy, po zdjęciu, z której ciasto docinane trafia do pieca na 50 zdrowasiek. Po wypieczeniu oczywiście każdy z gości zabiera gotowy piernik jako pamiątkę z wizyty w żywym Muzeum Piernika. Będziecie odkładali tutaj na blachę, co na ławie się znajduje. Dzisiaj jeszcze nie rozchodzimy, bo to nie koniec. Jak już skończycie czynić swoje... Muzeum funkcjonuje od kwietnia 2006 roku. W skali muzealnej jest to czas bardzo krótki. Dla nas zaś jest to już kawał czasu, dużo pracy, dużo emocji. Mam wrażenie, że również udało nam się osiągnąć kilka spektakularnych sukcesów. Zostaliśmy
wybrani mikroprzedsiębiorstwem roku w Polsce w roku 2006-2008. Otrzymaliśmy bardzo prestiżowy tytuł najlepszego produktu turystycznego w Polsce. Co do planów naszych, staramy się wprowadzać coraz więcej elementów nawiązujących do historii rzemiosła toruńskiego. Cały czas staramy się zdobywać przedmioty do aranżacji, do wystroju naszych pomieszczeń, przedmioty oryginalne, żeby goście nasi mieli jak największe, jak najbardziej prawdopodobne przekonanie co do tego, że znajdują się w oryginalnej XVI-wiecznej piernikarni. Plany nasze rozwoju oczywiście można by określić jako maksymalną profesjonalizację tego, co robimy, ale oczywiście bez zatracenia tego, czym, co jest, sądzę, dla nas, czy określa nas jako przedsięwzięcie nietuzinkowe, przepraszam za nieskromność, a to jest ta interaktywność i bardzo aktywny udział naszych gości. Planujemy rozwój przede wszystkim poprzez otwieranie nowego, innego, również oczywiście interaktywnego muzeum w kamienicy, w której się znajdujemy, na kolejnym piętrze. Powierzchnia czeka na to, by ją odpowiednio wykorzystać. Placówka nasza, jako placówka prywatna, nie ma ustawowych obostrzeń polegających na nieotwieraniu swoich progów w poniedziałki. My funkcjonujemy 7 dni w tygodniu przez cały rok, prócz kilku świątecznych dni, kiedy nikt nie pracuje. Oczywiście lato, wiosna, jest to okres wzmożonego ruchu, kiedy są to turyści indywidualnie przyjeżdżający do naszego miasta, bądź też wiosna, czyli okres wycieczek szkolnych. Troszkę więcej spokoju mamy zimą, ale oczywiście cały czas czekamy na Państwa. Prócz standardowego pokazu, historycznego pokazu wypieku pierników, prowadzimy jakby inne odnogi naszej piernikowej działalności, mianowicie wypiekamy przepiękne, bardzo unikatowe logotypy firm z piernika. Jest to piękny upominek, gadżet firmowy, jak również staramy się zaistnieć jako atrakcja turystyki biznesowej, gdzie zapraszamy do naszych wnętrz uczestników kongresów, konferencji odbywających się w Toruniu, jak również jeździmy po całej Polsce jako atrakcja takowych kongresów, konferencji. Dobrze, ja muszę przyznać, żeście bardzo godnie terminowali. No i zwać się możecie dzisiaj czeladnikami piernikarskimi, co oznacza, że każdy z was w domu będzie mógł już swoje pierniki wypiekać. Na poświadczenie tego faktu wręczam wam dwa listy wyuczone dla klasy 2A z gimnazjum i 2B na ręce opiekunki grupy. Kto się przyznaje do całej grupy? Ja się przyznam. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, wiedzieć wam też należy, że pierniki, które za chwileczkę dostaniecie, nie są piernikami do jedzenia. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako piernik pamiątkowy i ozdobny. Naturalnie, aby uczynić zadość naszym gościom, posiadamy kawiarenkę, sklep z piernikami i sklep z pamiątkami, w tym bardzo typowymi, unikatowymi toruńskimi, szczególnie tymi zrobionymi z piernika.